Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Wiecie już, jak się kręci na dłoni. Jeżeli nie, to zacznijcie od tego tutorialu. Lasso to przełożenie Waszej wiedzy na trochę inną płaszczyznę, czyli nad głowę. Ruch pozostaje bez zmian, czyli nadal kozłujemy dłonią, ale zamiast góra-dół wykonujemy ruch przód-tył. Ta część jest raczej jasna, dlatego rozważmy, jak do tej pozycji nad głową dotrzeć. Trzymamy hula na otwartej lub lekko przymkniętej dłoni prawej ręki. Kciukiem przytrzymaj lekko hula, nie chodzi tu o zablokowanie koła, ale o zabezpieczenie jego pozycji na dłoni, żeby nigdzie nie uciekło. Ok, mamy hula w prawej dłoni przy prawym boku. Teraz po swojej lewej stronie między godziną 10 a 11 znajdź punkt. To może być obraz, okno, ściana, drzewo, cokolwiek. To jest punkt, na który chcesz się zamachnąć. Żeby wszystko gładko poszło, Twoja ręka musi wykonać ruch, no jakby używała lassa, czyli łukiem przed sobą, zakręca trochę za głową i ustawia się w pozycji docelowej. Dobra. A teraz jak to wygląda z hula? Pamiętajmy o kciuku, który przytrzymuje nam kółko. Trzeba go będzie otworzyć, żeby nie zablokować kręcenia. Robimy to o tu. Logistyka tego ruchu jest identyczna na lewą rękę. Po prostu zrób lustrzane odbicie. Kiedy już zakręcisz po raz pierwszy hula, nie kontynuuj ruchu kolistego, tylko przerzuć się na impuls przód-tył. Tak jak kozłowanie, tylko w innej płaszczyźnie. Jest jeszcze jedna opcja na start. Polecamy ją dla osób, które już ogarniają logistykę ruchu kręcenia nad głową. Polega na mocnym ściśnięciu hula, ale też bez przesady, nie ma być na granicy zmiażdżenia go, i zdecydowanym pchnięciu. Tu też zachodzi ten okrężny ruch, jak w poprzednim sposobie, ale siła napędowa wynika bardziej z siły odśrodkowej, którą dajemy mocnym ruchem ręki, niż z rozpędzenia w przestrzeni. Tutaj nic się szczególnie nie zmienia w porównaniu do tego, co robiliśmy przed sobą. W celu zamiany ręki przyklej dłoń do przedramienia i przesuwaj, aż spotka drugą dłoń. Jednak nie staraj się zbyt długo kręcić na obu rękach, bo to niewygodne i stosunkowo trudne. Dlatego jedna ręka się wsuwa, a druga wysuwa. Hula zostaje niezachwiane. Zwróć uwagę, żeby dłonie przylegały do siebie płasko i unikaj robienia domku. A teraz kilka pomocnych rad. Będziesz mieć problem z wystartowaniem hula, jeżeli trajektoria Twojego ruchu będzie zbyt krótka. Hula nie dostanie wtedy wystarczającego pędu, żeby znaleźć się w dobrym ułożeniu. Rób ten ruch najszerzej, jak się da. Pamiętaj, że hula w dłoni to hula dobrze kontrolowane. Możesz zamknąć dłoń w dowolnym momencie i tym samym zatrzymać je. Dlatego nie bój się, że spadnie Ci na głowę. I tak Cię kiedyś uderzy. To nieuniknione. Taki sprzęt. Taka karma. Niemniej, Twoja ręka nie musi być wyprostowana do granic możliwości, bo ani to wygodne, ani relaksujące. Zegnij rękę w łokciu. To ustawienie dłoni jest tu najważniejsze, nie ramienia. Palce dłoni po wyprostowaniu powinny pokazywać sufit. No i ponownie, masz hula w dłoni. Jest pod kontrolą. Dlatego obracaj nim jak najwolniej. Nie przejmuj się, że płaszczyzna się łamie. Z grawitacją nie wygrasz. Tak to wygląda poprawnie. Serio. Tak samo jak w przypadku kręcenia przed sobą, tu także działa zasada ręki lalki Barbie, albo wodorosta, jeżeli ktoś preferuje tę nazwę. Jak najluźniej półprzymknięte palce i będzie hulać. To półprzymknięcie dłoni uchroni kółko od niekontrolowanego odlatywania w dal. Proste palce nie dają takiej gwarancji.